Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie świętego Michała Archanioła na czasy ostateczne wraz z komentarzem Luz de Marii po orędziu. Umiłowani Przenajświętszej Trójcy, jako Książę Wojsk Niebieskich jestem posłany, by przynieść wam Bożą wolę i wstawiennictwo naszej Królowej i Matki. Umiłowanie naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Czas nagli. Wzywam was do modlitwy sercem i do modlitwy z wiarą, z miłością, pokorą i nadzieją, ufając Bożej miłości co do każdego z was i ufając boskiej opiece naszej Królowej i Matki czasów ostatecznych. Żyjcie w całkowitym dziękczynieniu wobec Przenajświętszej Trójcy, aniołów stróżów, świętych, do których macie nabożeństwo, oraz naszej Królowej i Matki czasów ostatecznych. Odnoście się do innych z bratnią miłością, abyście otrzymali potrzebną pomoc w chwilach potrzeby. Dzieci Przenajświętszej Trójcy, zło w tym czasie wylewa całą swą złość na całą ludzkość z powodu żądzy zemsty, jaką demon pała wobec dzieci, niewiasty obleczonej w słońce. Apokalipsa 12, 1. Dlatego człowiek ma rozmyślać nad wielkością daru życia i ma rozmyślać nad tym, czym rzeczywiście jest Boża opieka, a jeszcze bardziej nad najcenniejszym darem, jaki człowiek posiada, nad Najświętszą Eucharystią. Kto karmi swoją osobistą wiarę i trwa w bratniej miłości, dzieląc się ze wszystkimi poznaniem, jakie posiada, ten wyrusza w drogę ku uczcie niebieskiej i dociera tam dzięki swojemu postępowaniu. Nie zapominając o naszym umiłowanym Aniele Pokoju, wzywam was w tym dniu szczególnie, by ofiarować modlitwę za Anioła Pokoju, wiedząc, że jest on tym, który nadchodzi, by dać przykład prawdziwej wiary, nadziei i miłości, w której większość z was wstanie na nowo. Siły przyrody dalej idą swoim rytmem. Widzieliście, jak niektóre wulkany się obudziły i inne wulkany kolejno będą się budzić. Woda zachowuje się w sposób nieprzewidywalny, wywołując zniszczenia w różnych krajach. Jak tego doświadczaliście i to widzieliście aż do tej chwili? Módlcie się, dzieci Przenajświętszej Trójcy, módlcie się za Stany Zjednoczone. Klimat nie jest już ten sam. I ten naród ucierpi w wielkim trzęsieniu ziemi, które dotknie też część Kanady. Módlcie się, dzieci Przenajświętszej Trójcy, módlcie się za Meksyk. Ten naród będzie wiele cierpiał. Jego ziemia się trzęsie, zadając wielki ból jego mieszkańcom. Módlcie się, dzieci Przenajświętszej Trójcy, módlcie się za Amerykę Środkową. Nikaragua cierpi z powodu trzęsienia ziemi. Miasta Rivas, Carazo, Granada i Managua są nimi dotknięte. Módlcie się, dzieci Przenajświętszej Trójcy, Kostaryka cierpi z powodu trzęsienia ziemi. San Jose jest miejscem najbardziej dotkniętym. Alajuela, Kartago i Limon cierpią wielki smutek. Cały kraj silnie się porusza. Módlcie się, dzieci Przenajświętszej Trójcy. Panama cierpi z powodu trzęsienia ziemi. Bocas del Toro, Chiriquí, Los Santos
odczuwają silne skutki trzęsienia ziemi. Módlcie się, dzieci Przenajświętszej Trójcy. Módlcie się za Kolumbię, Ekwador i Peru. Są wstrząsane. Plaże Brazylii zostają zmniejszone. Chile cierpi z powodu trzęsienia ziemi. Urugwaj i Argentyna zostają zaskoczone przez ruchy ziemi. Każde z was, dzieci Przenajświętszej Trójcy oraz naszej Królowej i Matki, nie wpadajcie w panikę. Wytrwajcie w pokoju. Pokój jest konieczny w chwilach chaosu, a wiara jest kluczem, który wskazuje wam, dokąd iść, nie ulegając rozpaczy. Przygotujcie się na trudne chwile, nie zapominając, że Pan życia idzie przed każdym z was i że trzyma was za rękę nasza Matka. Idźcie naprzód, nie tracąc odwagi, bez lęku, ufając Bożemu miłosierdziu i żałując za swoje grzechy. Któż jest jak Bóg? Nikt nie jest jak Bóg. Święty Michał Archanioł. 13 czerwca 2023 rok. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia, z wdzięcznością przyjmujemy to wezwanie świętego Michała Archanioła. Wiem, że po ludzku budzi lęk to, że czeka nas seria trzęsień ziemi. Ale to nie jest wszystko. Wiara czyni cuda. Dlatego święty Michał wzywa nas do modlitwy silnej i pokornej. Wiemy, że pokora jest jednym z filarów, na których stoimy jako ludzie. I to z pokory rodzą się modlitwy najbardziej wysłuchiwane przez niebo. Pokora daje człowiekowi to błogosławieństwo, że jego modlitwa dociera aż do nieba i zostaje tam wysłuchana. Pokora sprawia, że nasz Pan Jezus Chrystus spogląda na nas z miłosierdziem i to właśnie mamy teraz robić. Pojąć wartość pokory i być ludźmi o niezwyciężonej wierze. Bracia, nie objawiono mi nic więcej niż to, co zostało zapisane. Jedynie później otrzymamy to, co dotyczy Europy i Azji. Bóg zawsze nam towarzyszy i wyzwala nas od zła. Amen.